potencjale, czyli o temacie i o możliwościach, co z tego można zrobić. Bardzo trudno jest mówić o uczestnikach tego warsztatu jako o grupie, bo to jest zbiór indywidualności i to jest właśnie bardzo fajne, że każdy z nich jest inny, każdy przychodzi na innym etapie swojego życia, każdy czego innego trochę szuka, a my ich w pewnym sensie sprowadzamy do wspólnego mianownika, to znaczy, żeby oni nauczyli się najpierw patrzeć i przenikać rzeczywistość, po to, żeby ewentualnie móc coś o niej powiedzieć w takiej albo innej formie ekspresji, bo to też nie chodzi o to, żeby zrobić z nich filmowców. To nie jest nasz cel. Naszym celem jest, żeby oni się przyjrzeli temu światu i żeby spersonifikowali swoje zdanie na jego temat, żeby to było tak, że oni mają coś do powiedzenia. Cała idea tych warsztatów polega na tym, żeby nie tyle, żeby był efekt filmowy, żeby oni zrobili jakiś film z tych warsztatów. Idea to jest przybliżenie w ogóle do materii, jaką jest film. I wychodzimy od fundamentów, czyli od pewnej myśli i takiej idei, która ma nami kierować przy zrobieniu filmu, czyli jakieś znalezienie jakiegoś sedna. Widać, jak to bardzo przeżywają, komentujemy to grupowo, więc oni mają takie też poczucie, że to nie ma takiego układu, że jest ktoś po jednej stronie, kto wie, a po drugiej stronie ktoś, kto nie wie, tylko jest rozmowa w grupie, z której wynika, że to jest jakaś taki pierwszy feedback, który dostają od ludzi, którzy są wokół. I to jest ciekawsze chyba nawet to, co oni mówią, niż to, co ja im sformułuję, bo wydaje mi się, że to na tym polega, żeby oni z siebie nawzajem też posłuchali. I to jest fajne. I fajni są ci ludzie, bardzo młodzi. Każdy czego innego szuka. Każdy jest jakoś tam... Ktoś chce zdawać ze szkoły filmowej, ale ktoś to w ogóle nie ma takiego pomysłu, zajmuje się bardziej fotografią, a ktoś jest na SP, a ktoś tam w ogóle jest dopiero w liceum. Ale co ich łączy, to, że w ogóle czegoś chcą. I to fajnie ich spotkać. Mam 17 lat, 8 listopada skończyłem, tak naprawdę jestem w drugiej liceum. No filmem zacząłem się interesować pół roku temu, rok temu. Tak amatorsko, prawda? Interesowały mnie sceny pościgów, sceny akcji. No, potem zainteresowałem się tym bardziej poważnie, prawda? Zacząłem się interesować, jak powinno się kręcić film, jak to wygląda od kuchni. No i właśnie takie coś daje mi okazję poznać to wszystko, prawda? Tutaj jest taki sprzęt, który no, na co dzień nie mogę sobie pozwolić, żeby kupić. Wczoraj była zabawna sytuacja. Kręciliśmy scenę z tramwajem. Trzymałem bardzo nisko kamerę i wtedy mój kolega tak: Ignacy, uważaj, ta kamera kosztuje 35 tysięcy. Wtedy, o kurczę, jak to 35 tysięcy, przecież tyle kosztuje auto tam osobowe. No i naprawdę, ale jest okazja poznać, jak działa takie coś, jak to obsługiwać, jak się z tym obchodzić, czy to jest delikatne, czy nie, czy można tym wykonywać takie ruchy, jak myślałem, że można, czy raczej trzeba uważać, czy trzeba to poświęcić innym profesjonalistom. I to mi bardzo dużo dało. Czy mi się wydaje, że to jest dobra okazja, żeby spróbować czegoś nowego? Bo na przykład tu też są ludzie, którzy przyszli i powiedzieli: ja pierwszy raz trzymam kamerę w rękach, ja nawet nie wiem, jak to się obsługuje, jak to włączyć, a filmy dokumentalne gdzieś widziałem, ale stwierdziłem, że spróbuję, że mam dosyć tego czy tamtego, albo chcę na to spojrzeć z innej perspektywy. I tu się świetnie bawią, bo myślę, że wszyscy chyba się tu świetnie bawimy, chociaż to też jest ciężka praca. I przy tym... uczymy się czegoś nowego, jakiegoś innego spojrzenia na świat. Inaczej na pewno się teraz patrzy na filmy, które się widzi. Wie się, ile to wysiłku kosztuje, więc też się to docenia. I chyba przede wszystkim mi się wydaje, to uczy jakiejś takiej wrażliwości. Moja funkcja polega na tym, żeby uświadomić, jak możemy dobierać środki do tej idei, którą już znaleźli, tak? Że możemy bawić się konwencją, możemy używać kontrapunktu, możemy używać kontrastów, możemy właśnie w różnych konwencjach coś opowiedzieć, czy coś pokazać, tak? Możemy zrobić dokument obserwacyjny, kreacyjny. I jest to, zaznaczam, przybliżenie tylko, bo wychodzimy jakby
do założenia, że to jest takie dotknięcie tylko, tak? Oni jakby tutaj nie mają zostać filmowcami nagle, ale oni mogą podjąć taką decyzję, żeby chcieli, tak? Bo oni też mogą poczuć, czym to pachnie. Interesuję się filmem dokumentalnym, fotografią. Przymierzałam się do zrobienia jakiegoś swojego dokumentu, ale tak naprawdę cały czas przymierzałam się. Jest to dla mnie taka możliwość zetknięcia się z ludźmi, którzy robią to na co dzień i też zobaczenia, jak inni myślą, czyli zainspirowania się i też tak naprawdę zrealizowania czegoś w ramach warsztatów. Chodzę tutaj do tej krakowskiej szkoły filmowej na wydział operatorski, ale o wiele mniej się nauczyłam niż tutaj w przeciągu kilku dni, więc jest to bardzo takie intensywne i esencjonalne. Dużo się uczę. Właśnie jak wygląda praca na tych warsztatach? Znaczy mamy zadania, znaczy właśnie dużo takich praktycznych zadań. Realizujemy po prostu materiał. W sumie wymyślamy sobie sami temat, idziemy z kamerą i robimy go, a potem analizujemy i oglądamy wszystkie materiały i wypowiadamy się. Także to jest bardzo, bardzo dużo daje, bo uczymy się, jak inni patrzą, jak podchodzą do tematów, jak można to przeanalizować, z innej strony spojrzeć na coś. Jeśli o coś walczymy, no to właśnie o to, żeby zrozumieć, że nie ma obiektywnego widzenia świata, nie da się go tak przedstawić. Każdy element robienia filmu jest subiektywizacją i tego, co widzimy. I jak na to patrzę, to mnie bardzo cieszy i w ogóle w tym wszystkim interesuje proces. Natomiast efekty oczywiście mogą cieszyć, mogą smucić, ale one są po drodze. To znaczy niektórzy muszą przejść większą drogę, niektórzy dużo krótszą, niektórzy dużo dłuższą, żeby pewnego rodzaju nawyki warsztatowe nabyć, ale w ogóle niektórym albo większości to w ogóle nie jest potrzebne, bo to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby oni teraz byli takimi realizatorami filmów dokumentalnych. Chodzi tylko o to, że cokolwiek w życiu robią, gdziekolwiek będą, tym się przyda takie poznanie siebie i swojego jakiegoś stosunku do świata, który mają, tego, co ich interesuje. Bo to było ciekawe, jak mieliśmy na przykład rozmowy. Mówimy w parach, porozmawiajcie sobie ze sobą i te wywiady nagrywaliśmy. I z tych wywiadów mieli do dyspozycji 3 pytania. I wynika charakter zadawanych pytań. Bardzo mówi o nich samych i w momencie, kiedy rozmawiamy, to tego tak nie czujemy, a w momencie, kiedy widzimy to na ekranie i widzimy, jak o co pytamy, jakie odpowiedzi dostajemy, to jedni i drudzy się czegoś uczą o sobie. Przyszedłem tutaj, była prelekcja 2-godzinna i w tym momencie dowiedziałem się, że w czasie tej prelekcji musimy coś kręcić, prawda? Zmienialiśmy się co 5 minut i każdy musiał nakręcić kawałek tego, jak się przedstawialiśmy, a potem to oglądaliśmy, analizowaliśmy. To było dla mnie coś w ogóle fajnie, w ogóle nigdy na to nie wpadłem, żeby coś tak robić i potem to analizować. To było pierwsze ćwiczenie, bardzo, bardzo byłem zadowolony z niego. Następnie coś bardziej przygotowanego. Dobraliśmy się w pary i dostaliśmy za zadanie przeprowadzić rozmowę, pytać się na jakiekolwiek tematy, a w celu takiego dogodnego poznania się i prawda, i udało mi się to, poznałem mojego kolegę Bartka, może aż trochę nadto, ale wydaje mi się, że ta rozmowa nas zbliżyła i drugiego dnia, gdy z nim współpracowałem, też przypadkiem, już o wiele lepiej się ta współpraca układała. Wczoraj kręciliśmy takie krótkie dokumenty montowane od razu na kamerze i ja zajęłam się względnością pojęcia czasu, tego czy 15 minut to jest dużo czy mało, co byś zrobił z tym czasem, jakie on ma jak gdyby znaczenie, co można w tym czasie zrobić. Tam fajna puenta wyszła pod koniec, ale z całości nie jestem zadowolona. A dzisiaj właściwie pomysł znalazł mnie sam, bo wyszłam od tego, że nagrywałam rozmowy ludzi w pubie studenckim, gdzieś tam na kampusie AGH-u i studenci zaczęli rozmawiać nagle o porodach. I rozmowa była tak niezwykła, taka perełka mała, że stwierdziłam, że to jest właśnie to i warto by tą rozmowę zilustrować przebitkami z jakiegoś oddziału położnictwa i ginekologii. Tylko no niestety w szpitalu nie pozwolono nam na takie zdjęcia, więc nie jest to do końca to, co bym chciała uzyskać. Ostatnim ćwiczeniem było zgromadzenie materiału do montażu.
No i tu wymknęły im się czasem spod kontroli długość, metraż tego, co zrobili, więc okazuje się, że ta dyscyplina, która była im narzucona, że to musi trwać nie dłużej niż 5 minut, była dobra. No i to uczy pewnego rodzaju dyscypliny. Na pewno dowiedziałam się dużo takich... dużo takich rzeczy, które myślałam, że wiem, ale ktoś musiał pomóc mi uporządkować. Dużo było rzeczy, zwłaszcza na przykład w kontakcie z ludźmi, w wywiadzie, w reportażu, których nawet nie zauważyłam, nie miałam pojęcia, że one mogą mieć takie znaczenie i cieszę się, że ktoś pomógł mi tą wiedzę uporządkować i ją skonkretyzować. A tutaj i na bieżąco oglądamy to, co robiliśmy, dostajemy kamerę do ręki, idziemy na miasto, więc cieszę się, że praktyka przewyższa czasowo teorię i można się tego jak gdyby na własnej skórze doświadczyć, tego wszystkiego, co tu się dzieje. Bo dokument jest bardzo szeroką formą, tak? Można go zrobić na wiele sposobów, jest wiele różnych twórców bardzo charakterystycznych i tak naprawdę oglądanie jest taką podstawą, bo można się czymś zainspirować, pewnym językiem. Ktoś może bardziej robić w tą stronę albo w tamtą, tak? Bo to jest, inspiracja jest takim bardzo ważnym motywatorem, stymulantem w ogóle do działania. Oni też powoli sobie zdają sprawę, na jakim stopniu jest skomplikowane, tak? Ale też jakie proste, jak może być prosty pomysł, jak może być wdzięczny. Widzę, że to jest bardzo szerokie pojęcie, czy dokument. To może właśnie być impresja, to może być taki stricte, znaczy nie sonda uliczna, ale też dostrzeganie jakichś społecznych problemów i jakichś też dramatów ludzkich. Ale myślę, że to jest bardzo szerokie, ale najważniejsze chyba, że pretekstem są jakieś takie elementy z rzeczywistości wyjęte. Kim według ciebie jest, czy powinien być reżyser filmów dokumentalnych? Na pewno cierpliwy, na pewno konkretny. Też chyba elastyczny, bo często jest tak, że sytuacja, którą sobie wymyśli, to co by się chciało pokazać, nijak ma się do rzeczywistości i nagle może pojawić się element, którego miało nie być, a który jest tak atrakcyjny w stosunku do poprzedniego tematu, że nie warto się w ogóle zajmować tym, co było, tylko podążyć za tym, co się pojawiło, więc trzeba umieć szybko na to reagować. A przy tym chyba mi się wydaje, to jest najcięższy rodzaj filmu ze względu na etykę, w takim sensie, że pokazuje się prawdziwych ludzi, którzy prawdopodobnie to zobaczą, usłyszą siebie, ktoś może ich o to zaczepić i to, jak my zaingerujemy, jakie pytania zadamy na przykład, gdzie ich zabierzemy, może bardzo dużo ich w życiu namieszać. No i in plus i in minus, więc mi się wydaje, że też wymaga takiego wyczucia, co można, a co nie można i co wypada, nie wypada. Znaczy ja bym chciał, żeby oni sobie poodkrywali swoje własne drogi w ogóle, a nie jest moją aspiracją, żeby tu spotkać i w jakimś sensie wykształcić przyszłych dokumentalistów w ogóle. Jeśli czują, że chcą robić filmy i są na tyle odporni i mają taką wewnętrzną determinację, to świetnie i to śmiało, nie? Natomiast jeszcze raz powtórzę, że to są 4 dni, w których tak naprawdę można zrobić niewiele, w pewnym sensie niewiele, jeśli mówimy o takim procesie dochodzenia do tego, że się chce robić filmy albo że się je robi. Natomiast w te 4 dni możemy zrobić taką jakąś wewnętrzne rozedrganie w każdym z nich, żeby one coś sobie odpowiedzieli, żeby coś spróbowali, żeby to było jakieś kolejne doświadczenie w ich życiu, które tak albo inaczej zostanie wykorzystane. Nie?